Był czas, kiedy skarb faraonów był pełny. Ramzesie. Kiedy mieliśmy dużo ziemi i ludności. Ramzesie. Kiedy państwo nasze było bogate i potężne. Ramzesie. Faraon, jeden z najważniejszych filmów polskiej kinematografii, był bohaterem niedzielnego popołudnia w Giżycku. Właśnie w tym mieście odbyła się premiera po latach tej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. To nie przypadek, że właśnie w Giżycku. Faraon był kręcony bowiem w okolicach tego mazurskiego miasta. Każdy twórca musi swój własny styl wypracować. W przypadku mojego dziadka i mojego taty to szczególne było to, że był to pewien taki brak stylu, czyli że się tworzyło nowy język filmowy do każdego scenariusza. To trzeba było od nowa stworzyć jakby te kadry, kompozycje, jakby sposób pracy kamery, żeby to było konsekwentne, ale żeby działało dla danej historii. I to jest coś, co ja się staram przejąć i się staram kontynuować w swoich filmach. Premiera po latach filmu Faraon, a premiera miała miejsce dokładnie w roku 1964, była doskonałą okazją do prezentacji fotosów z filmu. Była też okazją do przedstawienia się nie tylko znakomitego polskiego aktora Jerzego Zelnika, ale również młodych, ambitnych twórców. Wszystko zależy od scenariusza, od potrzeb scenariusza, prawda? Scenariusz, ta myśl scenariusza i jego, że tak powiem, temperatura, klimaty scenariusza decydują o doborze miejsc do realizacji, prawda? Także tak na wyrost nie można powiedzieć. No, Polska jest pięknym krajem i tutaj możemy znaleźć, nie wiem, czy nie miliony miejsc, które się nadają do fotografowania, prawda? To przepiękny teren, prawda? No, ta obecność tych jezior i tej przyrody, no to jest niezwykłe bogactwo krajobrazowe. Warmia i Mazury to wdzięczny teren do kręcenia filmowych scen. Na tym terenie były robione zdjęcia do między innymi Krzyżaków, Stawki większej niż życie, Wenecji, Róży czy serialu Dom nad rozlewiskiem. Warmia i Mazury jest w zainteresowaniu produkcji filmowej. To są potwierdzenia wielu już filmów tutaj, które powstały. Taki najwcześniejszy, można powiedzieć, nam znany to Nóż w wodzie, też Stawka większa niż życie, też pewne odcinki były tutaj realizowane. No, ostatnio Kamerdyner, więc postanowiliśmy uruchomić Regionalny Fundusz Filmowy. Dobry start, bo Cicha noc, która praktycznie chyba wszystkie możliwe nagrody w poprzednich latach zdobyła. To były i lwy, ale to były również i orły. Giżyckie popołudnie z filmem Faraon za nami. Organizatorem wydarzenia było Lokalne Centrum Kultury, gospodarzem premiery po latach marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli trafię, będę kiedyś faraonem. Jak to zbrodniarz, jakich niewielu wydała ziemia. Panie, do czego prowadzisz? Do wojny. Jeżeli mój własny syn będzie pchał Egipt do wojny, zetrę własnego syna. A szczęśliwy byłby ten, kto by na ów dzień oślepił.